To nie będzie długie poselstwo, bo dzisiaj i tak padło bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo informacji. Dostaliście sporo narzędzi praktycznych, które są do wykorzystania przez was. Macie nad czym myśleć, o co się modlić, czym obracać w swojej głowie. Także nie chodzi o to, żeby was teraz znowu zawalić jakąś tam informacją, bo wy wszystko wiecie, do wszystkiego macie dostęp. I to będzie takie poselstwo prorocze. To nie jest stricte nauczanie, dlatego że macie dostęp do nauczania, macie dostęp do fundamentów wiary, macie nauczycieli. Ja chcę przynieść wam słowo, które jest na ten czas dla nas, które coś wniesie, które coś nam pokaże, które będzie czymś, co będziemy mogli zastosować w sposób praktyczny w naszym życiu. Biorąc pod uwagę dzisiejszy czas, jesteśmy w czasie łaski. I ja chcę dzisiaj mówić na temat wolności, ponieważ wolność, nie możemy mówić o wolności, nie mówiąc o łasce, nie możemy mówić o łasce, nie mówiąc o wolności, którą mamy w Chrystusie. Bo my z łaski zostaliśmy wyzwoleni. To jest początek. I kiedy się modliłam w tym tygodniu o to, co ja mam w ogóle do was powiedzieć, bo miałam dużo różnych opcji, różnych tematów. Mówię, dobra Boże, ale co konkretnie? I obudziłam się z taką piosenką w głowie. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Myślę, co to kurna jest? Nie znam tego. Chłopcy z placu broni, w ogóle nie moje klimaty. Ale dobra, Boże, wolność, no super. Wolność, bardzo szeroki temat. Może coś więcej byś mi powiedział w tym temacie. I miałam sen. Wiecie, że nie jestem osobą nadduchową, ale czasami się dzielę tymi snami, bo to jest też takie proedukacyjne dla nas. I mam sen w nocy. I śni mi się, że mam dojść w jakieś miejsce, przejść z punktu A do punktu B i widzę znak drogowy, który mi pokazuje dokładnie tą drogę, że mam skręcić i pójść prosto. I tak robię w tym śnie, skręcam, ale okazuje się, że to prosto, które widziałam na znaku, to jest równia pochyła. To jest prosto w dół. Prowadzą tam schody, które są stare, które są mokre, nie ma dobrej poręczy, są duże przerwy między tymi schodami. Generalnie niezabezpieczna sprawa, żeby schodzić. I przyglądam się na te schody, co mam zrobić i z tyłu taka myśl, taki głos. No przecież jest łaska, możesz zejść w dół, nic ci się na pewno nie stanie. Ale ja powiedziałam nie. Ja przyjdę tu jutro, kiedy nie będzie padać deszcz, kiedy będzie dobra pogoda, kiedy zrewiduję te schody i zobaczę, czy mam alternatywne drogi do przejścia. A później miałam drugi sen, gdzie w tym śnie umówiłam się z pewnym człowiekiem, zawarłam z nim pewną umowę, pewne przymierze. Miałam pewne możliwości działania, bardzo szeroki zakres pewnych działań. Ale kiedy ja w tym śnie zaczęłam realizować to przymierze i rozpędzać się w tych działaniach, to ten człowiek, który zawarł ze mną to przymierze, przyszedł i powiedział, nie wolno ci. Miał do mnie o to żal i pretensje. I kiedy wstałam rano, mówię, dobra Boże, co to znaczy? Zrozumiałam, że tutaj chodzi o to, że ten pierwszy sen obrazuje coś, co ja nazywam hiperłaską, a ten drugi sen obrazuje szeroko pojętą religię. I to, o czym chcę do was dzisiaj powiedzieć, to pokazać wam, że teraz w tym okresie łaski, w jakim jesteśmy, kiedy coraz bardziej doświadczamy też Boga o wolności, bo doświadczamy tego, że mamy Boże zdolności w sobie i że mamy zielone światło, bo Bóg jest po naszej stronie. Zaczynamy korzystać coraz z większego tego pułapu tej wolności w naszym osobistym życiu. To wtedy przychodzą dwa potencjalne zagrożenia. Jedna nazywa się religia, a drugie nazywa się hiperłaska. I chcę wam troszkę o tym dzisiaj powiedzieć. Nie będę mówić długo, nie ma sensu. Bazuję na tym, że macie fundamenty, więc też nie będę dużo czytać z Biblii. Bo to też nie o to chodzi. Takim naszym sztandarowym wersetem, na którym się będziemy opierać, to jest werset z Ewangelii Jana 8, 36. Jeśli więc Syn was wyzwoli, będziecie naprawdę wolni.
To jest nasz punkt wyjścia. To jest mowa o wolności, jaką mamy w Chrystusie. Kogo Syn wyzwolił, ten jest prawdziwie wolny. Czy wyzwolił was Syn? Wyzwolił was Syn? Z czego was wyzwolił? Z grzechu? Nie słyszę niestety za bardzo stąd. Z piekła, z choroby, dobra. Z potępienia. Ze śmierci. Z odrzucenia. I z szeregu wielu, wielu zupełnie innych rzeczy. Każdy z nas ma swoją osobistą listę, z czego Jezus go wyzwolił, prawda? Oprócz tego, co jest jakby tą ogólną listą, typu właśnie wyzwolił od śmierci, od grzechu, od piekła, tak? Poczucia winy. Mnóstwo. Tego jest naprawdę mnóstwo. Ta informacja tutaj zawarta w tym wersecie, ona mówi o tym, że kogo Chrystus wyzwolił, jest prawdziwie wolnym. Wyzwolił was Chrystus. Więc co? Jesteście już wolni. Od czego? No właśnie. Od śmierci, od grzechu, od potępienia, od odrzucenia, od choroby. My to wiemy. W tłumaczeniu greckim tam jest fajnie powiedziane uniezależnił. Czyli byłeś zależny od czegoś. Coś wiązało twoje życie. Coś cię zniewalało. Coś ci stało na drodze. Nie mogłeś się rozpędzić. Nie mogłeś pójść naprzód. Ale On uwolnił ciebie, uniezależnił od ciebie. I dzisiaj co? Grzech nad tobą nie panuje, śmierć nad tobą nie panuje, diabeł nad tobą nie panuje, ten świat nad tobą nie panuje. Ty masz zarząd nad swoim ciałem, nad swoją duszą i wiele, wiele więcej. To wszystko wydarzyło się na krzyżu Golgoty. To wszystko zrobił Jezus dla nas. Wyzwolił nas. I to jest jakby pierwszy poziom zrozumienia tego słowa, tego wersetu. Ale jest jeszcze drugi poziom zrozumienia, że kiedykolwiek na mojej drodze chodzenia z Bogiem wpadnę znowu w jakiś kanał i dam się znowu zniewolić, to co? Odwołuję się do prawa łaski, odwołuję się do krzyża Golgoty, ponieważ Jezus mnie wyzwolił, więc wracam wtedy. Przyjmuję Boże przebaczenie, obmywam się w krwi i stoję znowu w pionie jako człowiek wolny. Więc tutaj zobaczmy, że tutaj chodzi o dwie przestrzenie. Twoje wyzwolenie, twoje zbawienie, ale również to słowo jest praktyczne w każdej sytuacji twojego życia. Gdziekolwiek jesteś w miejscu zniewolenia, to Chrystus jest tą odpowiedzią. Nie tylko w tym momencie, kiedy narodziłeś się na nowo. Dziś również, jeżeli potrzebujesz, możesz z tego skorzystać. Jesteś wolny. Kiedyś chyba to Artur powiedział, że wolność to mądra zależność. Jesteś wolny. Wolny od czego? Od tego, co niszczyło twoje życie. Bo grzech niszczył twoje życie. Śmierć również. Choroba również. Zostałeś wyzwolony z tego, co niszczyło twoje życie. Zostałeś przeznaczony do tego, aby iść w wolności, aby się w tej wolności rozwijać, aby się tą wolnością rozkoszować. I kiedy teraz jesteśmy w tym okresie łaski, kiedy zaczynacie tego doświadczać, coraz więcej, coraz bardziej, bo wzrasta wasze poznanie Boga łaski. Więc Boga, który właśnie jest po waszej stronie i Boga, który jest w was i macie Jego zdolności, Jego umiejętności, więc możecie sięgać po więcej, to wtedy, kiedy zaczynacie czerpać z tej wolności, to przychodzą dwa zagrożenia. Pierwszym z nich jest religia. I religia mówi w ten sposób. Co prawda Chrystus cię wyzwolił, jesteś wolny, ale uważaj, bo możesz stracić zbawienie, bo się Bóg na ciebie pogniewa, bo jak przekroczysz pewną granicę, no to nie wiadomo, co tam będzie. To mówi religia. Religia ogranicza twoją wolność. Religia stawia ci szereg wymogów, które musisz zrealizować. Tak muszę, to mi wolno, tego mi nie wolno, są same nakazy, zakazy. Taki człowiek jest zblokowany. Kiedy tylko człowiek wychodzi na wolność, to pierwsze co? To jest kontra. Na wolność jest bardzo duża opresja. Od razu jest kontra. I ta religia może być zewnętrzna bądź wewnętrzna, w zależności kto jest w jakim miejscu.
kiedy to jest religia zewnętrzna, to to są wszystkie te głosy religijne, które się podnoszą, które mówią, jak możesz tak się ubrać, Anka, w taką krótką sukienkę? Jak możesz, Nina, mieć tatuaże w ogóle? Przecież to jest wbrew temu, co mówi Boże Słowo. Religia od razu przychodzi i chce zawładnąć tym człowiekiem, jego wolnością, chce go ograniczyć, znowu wprowadzić go w jakieś miejsce, w jakiś schemat. Z tym się możecie zderzać. Ja mam teraz taką sytuację, że się strasznie czepiają i się pieniają na moje tatuaże. I to, co tam nie wypisują na tym Facebooku, to po prostu już jest komedia. Ostatnio się dowiedziałam, że ja nie jestem prorokiem, bo mam tatuaże. I jawnie nawołuję do buntu przeciwko prawdom Bożym. Jestem poganką, bo prorocy byli tylko z Izraela. Ja nie jestem z Izraela, nie jestem Żydówką, więc nie jestem prorokiem. Ktoś mnie ładnie nazwał siostra graffiti. Także sobie myślałam, super. Do Artura mówili antychryst, do mnie siostra graffiti. No, coś przystępnie, w ogóle ładnie. Może być. Ale co to jest? To jest ta religia, która się podnosi. Człowiek, który jest w jakimś miejscu zniewolenia, on będzie chciał ograniczać życie drugiego człowieka. Więc kiedy ty wychodzisz na wolność, to pierwsze, co usłyszysz, nie wolno ci, nie możesz tak. Czy aby na pewno, ty się zastanów. Ale kogo syn wyzwolił, ten jest prawdziwie wolny. To jest twój punkt wyjścia, to jest twój oręż. W takich sytuacjach różni ludzie będą przychodzili. Jesteście na ewangelizacjach, słyszycie to nieraz. Przychodzą i się burzą. Jak śmiecie tak głosić? Baba głosi, coś tam się dzieje. To jest religia. Zobaczcie, jak to łatwo przychodzi. Jak łatwo można dać się wkręcić. Ten głos religijny pochodzi nie tylko z zewnątrz, ale również ze środka. Religijni bracia i siostry są wśród nas. Moralni bracia i siostry są wśród nas. Czyli takie osoby, które same obawiają się tej wolności i w związku z tym ograniczają też drugiego człowieka. To musisz mieć prawidłowe zrozumienie, czym jest wolność. Stare przymierze nas nie interesuje. Jezus wypełnił prawo na krzyżu Golgoty. Nie odwołuj się do tych przykazań, do tych nakazów, zakazów. Nie żyj tym. Bo to ograniczać będzie życie twoje i ludzi, którzy są wokół ciebie. Mówię, to przychodzi z zewnątrz i z wewnątrz. To są głosy z zewnątrz i głosy z wewnątrz, również Kościoła. Ja pamiętam, jak na Kasprzaka była taka sytuacja, że Artur przyniósł kaszankę. Ja tak patrzę, kurna kaszanka. A ja byłam tyle lat w religijnym kościele wcześniej. Mówię, ale jazda, czyli można zjeść kaszankę i nic mi nie będzie. A ja bardzo lubię kaszankę. To mnie uwolniło. Zobaczyłam, że to nie ma żadnego znaczenia. Że rzeczy zewnętrzne nie mają żadnego znaczenia. Chrystus mnie wyzwolił, jestem prawdziwie wolna. Wolna od czego? Od przepisów prawa. Dla mnie dzisiejszym prawem jest łaska. Łaska, czyli Jego przychylność, Jego przychylność, która jest niezależna od moich uczynków, dobrych bądź złych. Kiedy do ciebie będzie pukać ta religia, stań na tym słowie, że Chrystus ciebie wyzwolił. I nieważne, co inni mogą mówić, ty masz stawać na prawdzie Bożej. I prawda Boża jest jedynym regulatorem dla twojego życia, nie opinia drugiego człowieka. Po prostu. Wiecie, kiedy się odzywa religia? Wtedy, kiedy jest lęk. Religia bazuje na lęku. Kiedy człowiek się boi, to on koniecznie musi mieć szereg przepisów, nakazów i zakazów, bo on się w tym czuje bezpiecznie. On po prostu między tym manewruje. To mu daje poczucie bezpieczeństwa, bo to okraja jego granice.
Gdybym dzisiaj zadała Ci pytanie i powiedziała tak. Może inaczej. Czy wiesz, że możesz wszystko? Powiesz, mogę, nie? Ale pytanie, czy się nie pojawi wtedy, ale dokładnie co? Ale dokładnie jak? Jest bardzo duży lęk, jeżeli chodzi o wolność. I ludzie, którzy wykazują to taką tendencję religijną, to ludzie, którzy się boją wolności, którzy czują się bezpiecznie, kiedy mają przepisy, kiedy wiedzą, kiedy mają w lewo skręcić, kiedy mają skręcić w prawo, tylko to jest cholernie, to strasznie ogranicza życie człowieka, zobaczcie. Jeżeli się boisz, boisz się, że zbłądzisz, boisz się, że pójdziesz za daleko w wolność, to najwyższa pora zrobić tym robotę. Bo będziesz ograniczony w swojej wolności. Wiesz, czego się tak naprawdę boisz? Boisz się tego, że cię Bóg odrzuci. Boisz się tego, że cię ludzie odrzucą. Że sobie coś o tobie pomyślą. Za tym stoi lęk przed odrzuceniem i poniżeniem. Boisz się opinii drugiego człowieka. Boisz się opinii Boga samego. Pójdę za daleko i co będzie? Ja wolę się trzymać przepisów, to mam pewność, na pewno nie zbłądzę, na pewno nie stracę aprobaty Boga, na pewno nic się złego nie wydarzy, ale jak za daleko polecę w tą wolność, to co będzie, nie wiem. A może Bóg już mnie nie będzie kochać? A może już mój brat nie będzie mnie kochać? A może na tym tylko stracę? Lęk jest tutaj pożywką. Jeżeli się boisz, to będziesz wykazywać te tendencje religijne. To będziesz narzucać sobie i innym pewne nakazy i przykazania. Będziesz się spełniał albo się starał spełniać. Ale będziesz ograniczał swoją wolność. Za tym też stoi bardzo silna samosprawiedliwość. Jestem wolny, ale ja muszę teraz udowodnić przed Bogiem, na co mnie stać. Muszę udowodnić, że jestem święty, że jestem doskonały. Boże, że na mnie możesz liczyć, bo ja nigdy nie zawodzę. Ja byłam w takim miejscu, słuchajcie. I wynikało to po prostu z tego, że taką miałam relację z moim tatą ziemskim, że jak przychodziłam ze szkoły i mówiłam, tato, dostałam piątkę, było pytanie, a ile było piątek? Powiedziałam, 15. Twoja piątka nic nie znaczy. Bez znaczenia w ogóle. I ja miałam później taki sam obraz Boga. Ja później tak samo przychodziłam do Boga. Strasznie chciałam być samosprawiedliwa. Strasznie chciałam udowodnić, że jestem coś warta. Strasznie mi na tym zależało. Dlatego co? Ewertowałam przepisy. Ewertowałam nakazy. Starego Testamentu, Nowego Testamentu, nieważnie. Chodziło o to, żeby udowodnić, że jestem coś warta. Że ja teraz jestem tą, która to wszystko spełnia. Ale za tym stał lęk. Ja się bałam odrzucenia. Odrzucenia ze strony Boga. I kiedy były takie sytuacje, że coś zrobiłam źle, to później, słuchajcie, przez kilka dni klęczałam na kolanach i to było tak. Boże, bądź miłości w mnie grzesznej. Byłam narodzona na nowo. Ale mówiłam, niegodna jestem. Powiedz do mnie słowa, będzie uzdrowiona moja dusza. Realnie to są moje modlitwy. Z czego to wynikało? Z lęku. Jak w takim stanie duszy człowiek może korzystać z wolności? Jak może czerpać pełnymi garściami z wolności? Jak może pojąć, czym jest wolność, która jest w Chrystusie? Ja już byłam narodzona na nowo. Ale byłam w takim stanie, i bardzo się szczyciłam tym, że byłam samosprawiedliwa. Moje koleżanki z kościoła upadały, a ja byłam taka, wiecie, święta, najczystsza jako łza w kościele. Co za tym stało? Lęk przed odrzuceniem.
lęk przed odrzuceniem. Dlatego sobie nakręciłam prawo. Dlatego tak dobrze mi szybko weszło to wkręcenie się w religię. To bardzo łatwo poszło. Szybko sobie sama narzuciłam ograniczniki różnego rodzaju. Wiecie, jak to wygląda w praktyce? Że chcesz wjechać na autostradę, chcesz się rozpędzić, ale masz roboty drogowe. I tak, 30 na godzinę. Tu jakieś pachołki, tu robotnicy, tu jakieś koparki. Jak masz się rozpędzić w życiu? Jak masz korzystać z wolności? Mówisz, jestem wolny w Chrystusie. Ale taki przepis, taki przepis, taki przepis, taki przepis. Jaka to wolność? To nie jest wolność. To jest zniewolenie. Religia będzie cię ograbiać z twojej wolności, jaką masz w Chrystusie Jezusie. Religia będzie ci wypaczała sens wolności. Ona ci będzie mówiła, jesteś wolny w granicach tych wszystkich przepisów. Nie, że w Chrystusie jesteś wolny. Nie, że z uwagi na łaskę jesteś wolny. Tylko z uwagi na to, co wypracowałeś własnymi rękami, co udowodniłeś Bogu, co udowodniłeś drugiemu człowiekowi. To w tych granicach jesteś wolny, nie w innych. To jest samo sprawiedliwość, kochani. Z tego się pokutuje. To jest grzech. Ponieważ z łaski zbawieni jesteśmy. Przez wiarę, nie z uczynków naszych, aby się nikt nie chlubił przed Bogiem. Jeżeli jesteś w takim miejscu, gdzie narzuciłeś sobie mnóstwo ograniczników, gdzie wyszedłeś na wolność w Chrystusie, ale za chwilę było zawahanie. Ale czy ja to mogę? Czy ja to mogę? Bo nie, chyba jednak nie. Nie, 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 nie. Ja pójdę za tym, co mówi Słowo na zasadzie przepisów. To ty się sam będziesz z tego ograniczał. Będziesz się ograniczał swojej wolności. Musisz wziąć to Słowo, że to nieważne, jakie uczynki. Nie chodzi o uczynki. Nic nie stracisz w oczach Boga, nic nie zyskasz. Masz wpiec w tą wolność, którą masz w Chrystusie. Masz wpiec przez wiarę w wolność, wierząc w Boga łaski, który jest z tobą. Nie bądź hamulcowym dla swojego własnego życia, bo to ty jesteś hamulcowym. To nie Bóg cię ogranicza. To ty sam się ograniczasz z uwagi na lęk, który sobie pięknie obrałeś w samosprawiedliwość i w religię. Jeżeli jesteś w takim miejscu, to dla ciebie rozwiązaniem jest właśnie Słowo, które mówi, że jesteś zbawiony z łaski przez wiarę, a nie na podstawie uczynków. I jesteś sprawiedliwy z uwagi na to, czego Jezus dokonał za ciebie i dla ciebie na krzyżu Golgoty, a nie z uwagi na to, co sam wypracowałeś, co udowodniłeś, czego dokonałeś. To nie ma żadnego znaczenia. Mając to Słowo, że jestem zbawiony z łaski, czyli nie zależy to ode mnie, to daje potężną wolność do działania. Bo wtedy tak, gdziekolwiek pójdę, wiem, że Bóg jest ze mną. Cokolwiek się wydarzy, wiem, że mam Jego łaskę. Jeżeli gdzieś się zapędzę, to wrócę. Krew Jezusa mnie omyje. Z automatu znika lęk z życia. Z automatu wzrasta poczucie odpowiedzialności, to jest złe słowo. Wzrasta poczucie tego, że możesz sięgnąć w ogóle po więcej. Oczywiście odpowiedzialność za swoje życie też ci wzrasta, ale na innych zasadach. Jesteś człowiekiem wolnym i sam decydujesz o sobie. Nie jesteś zniewolony. Nie poddawaj się ponownie w jarzmu niewoli, różnych przepisów. Nie poddawaj się pod jarzmu niewoli tego, co mówią różni ludzie. Weryfikuj to zgodnie z Bożą prawdą. I to jest pierwsze zagrożenie. Ale drugim jest coś, co nazywam hiperłaską. I to jest to, co zostało zobrazowane w śnie, jako to, że idę drogą i mam zejść w dół. Okazuje się, że ta droga jest niebezpieczna. Różnica między hiperłaską a łaską polega na tym, że taki człowiek zasłania się tą łaską po to, aby realizować dalej swoje różne pragnienia starej natury. Towarzyszy temu brawura i głupota. Tak naprawdę tu nie chodzi o samą łaskę, że ja korzystam z łaski Bożej, tylko tu chodzi na takiej zasadzie. Spoko, mogę wszystko. Z kim chcę, mogę działać. Jak chcę, mogę działać. Nieważne. Wszystko mi wolno. Tak, wszystko ci wolno. Wszystko możesz. Ale czy weryfikujesz to pod kątem pożyteczności? Tacy ludzie mówią, nie ograniczaj mnie. Mogę, co chcę, mam Ducha Świętego. Czego mnie wypytujesz? Czego mnie kontrolujesz? Przecież jestem wolny w Chrystusie, przecież mam łaskę.
Mogę wszystko. Możesz wszystko. Tylko czy to jest dla ciebie pożyteczne? To jest weryfikator tego. I wielokrotnie jest tak, że jak człowiek trochę podrośnie w Bogu, a jeszcze nie ma pełnych fundamentów, jego poznanie Boga też nie jest bardzo głębokie, to ono wpada w taki szał, w hiperłaski. To jest łaska, łaska, wszędzie łaska, wszystko mogę, łaska. Pewnie nieraz się z tym też spotkaliście. A później było ratuj, Norbi. Upadłem. Coś się wydarzyło. Nie mnie. Znowu coś się wydarzyło. Nie było go pół roku, w kościele wrócił, poobijany, z długami. Ratuj. Gdzieś był. Łaska. Przecież łaska powinna zadziałać w moim życiu. Nie powinny mi się te wydarzyć, te wszystkie rzeczy. Dlaczego te konsekwencje na mnie spadły? Właśnie z uwagi na twoje decyzje, które podjąłeś. No ale przecież jest łaska. Łaska nie do tego służy. Łaska to Boża przychylność, Boże zdolności. I trzeba z nich korzystać w odpowiedni sposób. Możesz wszystko. Ale weź pod uwagę dwa weryfikatory. Jeżeli jesteś w takim miejscu, gdzie nie umiesz odróżnić tego. 1 Koryntian 6,12 mówi tak. Wszystko mogę, ale co? Nie wszystko jest pożyteczne. To jest pierwszy weryfikator. I drugi. Wszystko mogę, ale co? Nie dam się niczym zniewolić. To jest dla nas kolejny oręż. Jak mam korzystać z tej łaski, żeby nie wpaść w tą hiperłaskę, ale z drugiej strony, żeby nie ograniczać się w tej wolności w sposób religijny. Ustaw sobie filtr. Wszystko mogę. Mam swobodę i mam wolność w Chrystusie. Ale teraz zweryfikuj, czy to, co chcesz zrobić, czy jest to pożyteczne dla ciebie w pierwszej kolejności? Czy to przynosi korzyść tobie? Czy to podnosi twoje życie? Czy to powoduje, że rośniesz? Czy to jest wartość dodana? Czy to jest korzyść? Pożyteczne to coś, co jest dobre, co się nadaje, co się do czegoś przydaje, do budowania życia. Jeżeli coś nie jest dla ciebie pożyteczne, wyeliminuj to. Czy możesz? Możesz. Możesz ćpać. Pytanie, czy ćpanie będzie dla ciebie pożyteczne. Ale czy możesz ćpać? Możesz. Możesz zdradzić żonę? Możesz. Czy to będzie dla ciebie pożyteczne? Możesz kłapać swoim jęzorem, narzekać, gderać, obmawiać ludzi? Możesz. Czy to jest dla ciebie pożyteczne w pierwszej kolejności? Odpowiedź sobie sam. Patrzcie, jaki prosty filtr. Wszystko mogę, ale eliminuję z mojego życia to, co nie przynosi najpierw mi korzyści w pierwszej kolejności, co niszczy moje życie, co zrobił Jezus. Wyzwolił mnie, uniezależnił mnie od czego? Od tego, co niszczyło moje życie. Więc co ja robię? Również weryfikuję wszystkie swoje działania pod tym kątem. Mogę wszystko, ale eliminuję to, co niszczy moje życie, co sprowadza do miejsca zniszczenia, słabości, zniewolenia. Taka jest różnica między hiperłaską a łaską, bo łaska, hiperłaska nie dokonuje tego rozróżnienia. Ona się zatrzymuje na tym, wszystko mogę w Chrystusie, wszystko mogę w Chrystusie, wszystko. Mogę się nie stosować do przepisów ruchu drogowego, mogę olewać w ogóle płacenie podatków, wszystko mogę. Mogę wszystko. W Chrystusie jestem. Nic mi się nie wydarzy. Nie mam żadnych konsekwencji. Wszystko jest wziął na siebie. Amen. Wszystko mogę, ale czy to jest dla mnie pożyteczne? Czy to przynosi mi korzyść? Wymierną korzyść? Korzyść dodatnią? To jest pierwszy weryfikator. I drugi. Wszystko mogę, ale nie dam się niczym zniewolić. Jeżeli masz prawidłowo ułożony fundament tej prawdy, o której powiedziałam, że Syn mnie człowieczy wyzwolił, jestem prawdziwie wolny,
to ty nie dajesz się zniewolić ponownie, bo wiesz, z czego Jezus cię wyzwolił. Bo jesteś wdzięczny za to, czego On dokonał dla ciebie. I nie wkręcasz się znowu w tą niewolę, nie dajesz się wkręcić. Bo człowiek sam się decyduje, żeby być zniewolonym. To nie jest tak, że coś cię napada nagle i cię zniewala. Wiecie, że mamy wolną wolę. Słowo Boże mówi w ten sposób, to jest duchowa zasada. Czemu bowiem człowiek ulega, tego staje się niewolnikiem. Więc to ty sam decydujesz, czemu poddajesz się w niewolę. Możesz wszystko, ale trochę głupio jest świadomie poddawać się znowu w niewolę. Grzechu, symptomów śmierci, choroby, zniszczenia. Możesz wziąć na tym autorytet. Możesz to skontrolować w swoim życiu. Wystarczy nałożyć filtr. Wystarczy zobaczyć, czy to, co robisz, to, czy to nie zaczyna przejmować kontroli. To ty masz zarządzać. Ale jeżeli ty nie zarządzasz, to to coś zaczyna zarządzać tobą. Patrzcie, jakie to jest łatwe. Tu macie dwa filtry. Pierwszy. Sprawdzanie, czy to jest dla mnie dobre. Weryfikowanie tego na poziomie moim osobistym, mojej wolności. A drugie to jest kontrola, zarząd. Sprawdzanie, czy to mnie nie zniewala. To jest kontrolne. Ale są takie sytuacje, gdzie nawet jeżeli ten pierwszy filtr, że to jest pożyteczne, to jest okej, przechodzi to przez ten filtr. To nie zawsze przechodzi przez ten drugi. Dlatego musicie na to patrzeć wspólnie, razem. Weryfikować to pod kątem tych dwóch rzeczy. Bo na przykład pożyteczną rzeczą będzie dieta. Ale jeżeli dieta przyjmuje twoje życie, przyjmuje kontrolę nad twoim życiem, zaczyna cię zniewalać, to już to nie jest dobra rzecz. Na przykład. Więc weźcie ten prosty filtr. Wszystko mogę w tym, które mnie umacnia, ale ja biorę, nakładam ten filtr, czy to jest dla mnie pożyteczne i czy to mnie nie zniewala. Jeżeli to będziecie robić, nie wpadniecie w ten system hiperłaski, który mówi, mogę wszystko. Tak. Ale słowo mówi też w ten sposób. Obyście pod pozorem tej swojej wolności nie folgowali cielakowi. I tak jak powiedziałam wcześniej, hiperłaska bardzo często zasłania się tym. Ludzie, którzy w ten sposób patrzą na tą prawdę i tak z niej korzystają, że wszystko mogę. Wielokrotnie to są osoby, które są jeszcze niedojrzałe w rozumieniu w ogóle serca Boga i nie zmieniają swego sposobu myślenia, nie odnawiają swego umysłu, nie biorą autorytetu nad swoją cielesnością, tylko zasłaniają się tą prawdą, że mogą żyć w stary sposób, myślami starego człowieka myśleć, działać na stary sposób i nic się nie wydarzy z uwagi na to, że jest łaska. Ale to nie jest prawda. To będzie przyciągało negatywne rzeczy do twojego życia. Dlatego ten filtr, o którym powiedziałam z tego 1 Koryntian 6:12, on jest dla ciebie takim weryfikatorem. I on pozwoli ci poruszać się w bezpiecznych, nazwijmy to, w granicach. Bezpieczne granice wolności to są takie, gdzie nie wychodzisz poza granice prawdy i miłości. Nie wchodzisz w przestrzenie tego, co niszczy twoje życie. Tu o to chodzi. Ten ogranicznik, który tutaj jest, w pewnym sensie, on służy temu, żebyś nie niszczył swojego życia, abyś nie poddawał się ponownie niewoli, bo zostałeś uwolniony. To tylko o to chodzi. To nie jest na zasadzie, bo jestem ograniczony, bo już nie mogę. Tu chodzi o ciebie. Bóg tak to skonstruował, bo jest mądry, żebyś ty sam sobie w tej wolności nie zrobił krzywdy, w cudzysłowie. Jedyne granice, które mamy jako ludzie narodzeni na nowo, to granice prawdy i miłości. Tylko to nas ogranicza. To są tylko te przestrzenie dwie. Jesteś wolny. Nie masz innych granic. Jeżeli coś jest zgodne z Bożą prawdą,
to nie niesie to zniewolenia tobie ani innym, ale niesie tobie życie. Jesteś bezpieczny. Słowo mówi w ten sposób, że kiedy idziesz drogą prawdy, to jesteś bezpieczny na tej drodze. Nie zbłądzisz, nie wpadniesz w zniewolenie, nie wypadniesz z tego rytmu. Będziesz mógł się rozpędzić na maksa, na tej autostradzie życia. Nie ma tam już żadnych ograniczników. A drugą granicą jest granica miłości. To jest ta granica, która jest bardziej zewnętrzna, która jest dotykalna w pewnym sensie, bardziej doświadczana dla ludzi. Obowiązuje cię granica miłości. Kiedy już wiesz, co jest prawdą, wiesz, że wszystko możesz i weryfikujesz te rzeczy pod kątem pożyteczności i tego, czy to cię nie zniewala, to bierz pod uwagę też wolność drugiego człowieka, który jest wokół ciebie. Ponieważ tak jak mamy bardzo różne zrozumienia prawd Bożych i bardzo różne doświadczenia życia z Bogiem, to mamy bardzo różne poziomy też tej wolności. I Słowo mówi w ten sposób, że miłość nie wyrządza krzywdy. I aby twoja wolność nie była dla kogoś przyczynkiem do upadku, do skandalu. Więc to cię po prostu ogranicza. Jeżeli jakiś brat czy siostra nie jest w takim miejscu wolności jak ty, to z uwagi na tego człowieka dostosuj tę wolność w tej sytuacji. Nie z uwagi na ciebie. Ale jeżeli to miałoby doprowadzić do zgorszenia, to ogranicz się w tej wolności z uwagi na tego człowieka. Bo obowiązuje cię granica miłości. Tak jak jest to pokazane, gdzie człowiek zwraca uwagę drugiemu, że to mięso jest ofiarowane bałwanom. Ten człowiek, który tam przyszedł na tą imprezę, on nie ma z tym problemu, ale słabszy w wierze zwrócił uwagę. Więc gdyby zjadł to mięso, doprowadziłby do tego, że tamten człowiek by upadł z uwagi na swoją słabość. Więc ogranicza cię miłość do drugiego człowieka. Nie masz innych granic, tylko granica prawdy i miłości. Poza tym masz się rozpędzać w życiu. Poza tym masz czerpać na maksa z wolności, którą masz w Chrystusie. Nie masz nic więcej. Nie masz żadnych więcej przepisów, nakazów, zakazów. Po prostu nie daj się ograniczyć z tej wolności, a z drugiej strony nie wchodź w te miejsca, które doprowadzą cię, że znowu wpadniesz w zniewolenie, bo Chrystus cię wyzwolił. To jest bardzo cenne. To jest bardzo cenny dar. Nie wdawajcie się znowu w niewolę. Nie poddawajcie się w tą niewolę. Oczywiście, jeżeli wpadliście w takie miejsce, krew Jezusa załatwia sprawa. Ale tu chodzi o to, żeby wasze życie się rozwijało, żebyście niepotrzebnie nie zwalniali cały czas w tym życiu. Chodzi o to, żebyście czerpali pełnymi garściami z tej wolności, abyście celebrowali tą wolność, celebrowali swoje życie z Bogiem. W ogóle czym będziecie Go bardziej poznawać, doświadczać coraz więcej łaski, to też będzie się przekładało na to, że będziecie coraz więcej doświadczali wolności z Nim. To generalnie w ogóle o to chodzi. O nic więcej. Także teraz w tym okresie czasu, kiedy doświadczamy, poznajemy Boga łaski, to weźmy też to pod uwagę, że mamy wolność w Chrystusie i nie dajmy nikomu i niczemu jej ograniczać, ale też nie wpadajmy w ten długi rów, którym jest świadome zniewalanie siebie ponownie grzechem. No to generalnie tyle, co chciałam wam powiedzieć na dzisiaj. Dziękuję.